Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj lekcja znowu nietypowa z kamerą w ręku. Nagrywam ten filmik, żeby pewną rzecz uściślić i stanąć w obronie polskich nauczycieli. Mianowicie, ostatnio na kanale Dave z Ameryki pojawił się taki filmik Źle używasz słowo meet. Dave jest native speakerem, jest Amerykaninem i ktoś może mi zarzucić, co ty chłopie chcesz w ogóle poprawiać native speakera. Jednakże Dave ewidentnie nie wie, że to, co akurat krytykuje, jest poprawne w odmianie brytyjskiej. Oprócz tego przypominam wszystkim, że my w Europie uczymy się standardu brytyjskiego i w szkołach obowiązują podręczniki brytyjskie. No i to jest też kwestia waszych egzaminów, na przykład matur. Generalnie raczej powinniśmy stosować standard brytyjski. No ale powiedzmy, nawet jak ktoś będzie stosował wariant amerykański, nie ma problemu. Jednakże chciałem pewną rzecz uściślić. Ponieważ po tej lekcji pojawiło się kilka takich niechlubnych właśnie komentarzy na dole pod tym filmikiem, hejtujących polskich nauczycieli, że niby głupoty w szkole opowiadają. Czyli tak, Dave w tej lekcji mówi, że Polacy często mówią na przykład spotkałem się z przyjaciółmi i w czasie przeszłym mówią I met my friends. I mówi, że dla niego to brzmi absolutnie niepoprawnie, że należy powiedzieć I met with my friends. No i właśnie ktoś na przykład napisał w komentarzu, ale mnie nauczycielka mówiła, żeby nie dawać with. I dobrze mówiła, bo ona mówiła tak jak jest w brytyjskim. Także szkoda, że Dave o tym nie mówi. Mi się wydaje, że po prostu o tym nie wie. Że to nie jest tak, że to jest niepoprawne. Tylko to jest po prostu wariant brytyjski. Oprócz tego to wszystko jest naprawdę skomplikowane. Czy to było spotkanie przypadkowe, czy nieprzypadkowe, czy biznesowe, towarzyskie i tak dalej. I dzisiaj chciałem to wszystko właśnie uściślić. Także żeby mnie też źle nie zrozumieć, ja nie chcę w żaden sposób hejtować Dave'a, bo to naprawdę fajny kanał i sam sobie oglądam bardzo ciekawe niektóre lekcje, tylko po prostu chciałem pewne rzeczy uściślić. I teraz tak, Brytyjczycy właśnie absolutnie nie powiedzą I met with my friends, tylko I met my friends. To jest absolutnie poprawne. Natomiast w amerykańskim, według mojej wiedzy, też się tak nie mówi i po tej lekcji, kiedy właśnie Dave o tym opowiada, aż z ciekawości pogrzebałem w różnych źródłach, bo mi się to nie podobało, i popytałem na forum. I teraz tak, żeby nie być gołosłownym. Tutaj macie kanał do nauki języka angielskiego. Również bardzo polecam Learn English with Emma. Emma jest, słuchajcie, wykształconą nauczycielką, która prowadzi... Zresztą to jest cała seria takich kanałów do nauki języka angielskiego. Tu jest akurat z Emmą. I słuchajcie, ona jest Kanadyjką, czyli to jest tak jakby amerykański. I zobaczcie, co mówi Emma. Jeżeli spotkacie kogoś po raz pierwszy, a Dave właśnie o tym mówi, to rzeczywiście dajecie bez with. Czyli I met Tyler. Jeżeli spotkanie jest biznesowe, formalne, tak, siedzimy przy stoliku i tak dalej, to wtedy mówimy I met with, a nie z przyjaciółmi, tak jak mówi Dave. Natomiast jeżeli jest to spotkanie z przyjaciółmi i tu macie fun social meeting with friends, to wtedy I met up with my friends, czyli jest with, ale dodajemy jeszcze up, bo tu po prostu jest użyty phrasal verb meet up. On jest troszeczkę amerykański, chociaż Brytyjczycy też go czasami używają. Także tu macie opinię Kanadyjki. I ja, mając te dwie różne opinie, podpytałem na forum językowym, bardzo fajne forum językowe, Word Reference. I zobaczcie, co mówi Kentix. I tu mamy, jest Amerykaninem. I agree with the Canadian, czyli ten Amerykanin zgadza się z tą Kanadyjką. I don't meet with friends, czyli nie można się spotykać z przyjaciółmi razem z przyimkiem with. I dodaje dokładnie to samo co ona, że jak jest with, to jest jakieś spotkanie biznesowe. Ewentualnie mówi I might meet, może się spotkać with a financial planner, czyli z jakimś doradcą finansowym, czyli też jakieś spotkanie formalne, tak? Albo na przykład a travel agent, czyli w biurze
podróży. Do tego dokleił dwa fajne obrazki. Zobaczcie, tu jest właśnie jakieś spotkanie biznesowe, siedzą przy stole i tak dalej. I mówi, this is meeting with someone. Nie z przyjaciółmi, tylko biznesowe. Natomiast z przyjaciółmi tu mamy this is meeting up with someone. I mamy phrasal verb meet up. Czyli nie samo meet with, bo wtedy wychodzi nam to. Czyli w tym momencie macie przeciwną opinię do Dave'a, Kanadyjki, Amerykanina i zobaczcie, co na to wszystko jeszcze Brytyjczyk. I mamy Brytyjczyka też z tego forumu Word Reference, kolega South Shift, widać, że kolega jest z Deby, Central England i zobaczcie, co mówi. If it was an arranged meeting, czyli gdyby to było spotkanie zaaranżowane, w sensie w ogóle on ma na myśli towarzyskie, I would say I met up with Tom, czyli mówi dokładnie tak samo jak ta Kanadyjka i Amerykanin z forum. Ewentualnie, czyli o, I met Tom last night, bo tu mówi stricte po brytyjsku, widzicie, nie ma with, I met Tom last night i świetnie się bawili, czyli to jest to, co Dave skrytykował. Oprócz tego dodaje, I would not say, nie powiedziałbym, I met with Tom last night. A to jest wersja Dave'a, tak? Spotkanie z przyjacielem, I met with. Czyli Dave'a innymi słowy krytykuje Kanadyjka, Amerykanin i Brytyjczyk. Stąd właśnie postanowiłem nakręcić ten filmik. Z tym, że Sound Shift dodaje wyraźnie the American and British English differences, czyli on ma świadomość, że są pewne różnice. I teraz to wszystko jeszcze raz podsumujemy. I oto słuchajcie, przygotowałem wam taką tabelę. Mamy wersję brytyjską i wersję amerykańską, ale zauważcie, że możemy mieć aż cztery różne sytuacje również w języku polskim. Także to, co mówiłem na początku filmiku, to jest dość skomplikowane. Wersja pierwsza, poznałem Agnieszkę, tak? Po raz pierwszy, to jest to, co mówi Dave. Po raz pierwszy, czyli kogoś, tak, ktoś tam na przykład kogoś przedstawia i tak dalej i ja mówię, no poznałem Agnieszkę, poznałem twoją żonę, naprawdę fajna kobieta. Tylko zobaczcie, że my zmienimy w ogóle czasownik, poznałem, a nie spotkałem. No ale po angielsku to jest właśnie czasownik meet. I teraz wersja brytyjska, I met her last night. I wersja amerykańska identyczna, I met her last night. To jest to, co mówi Dave jako Amerykanin, że dla niego bez with to jest po raz pierwszy. Ale oprócz tego może być spotkanie przypadkowe, tak? Na przykład spotkałem Agnieszkę w sklepie. I co robi Brytyjczyk? Znowu mówi bez with. I met her last night, czyli identycznie. Czyli wszystko po prostu kontekst nam powie. I Amerykanin powie znowu tak samo. I met her last night. Ale i w brytyjskim, i w amerykańskim akurat czasownik meet tutaj nie jest najszczęśliwszym wyborem, jeśli chodzi o spotkania przypadkowe. Oni wolą inne zwroty i tu wam napisałem. Brytyjczyk woli bump into. Bump to jest jakby uderzyć. My też tak chyba powiemy wpaść na kogoś. Oni powiedzą, że wpadłem na Agnieszkę. A Amerykanin run into, czyli jakby wbiec na kogoś. To jest oczywiście czas przeszły, tak? Tu jest regularny, czyli I bumped into her last night, a tutaj I ran into her last night, czyli wbiegłem na nią. A teraz, spotkałem się z Agnieszką. Zobaczcie, my dołożymy się. Spotkałem się z Agnieszką. Nie powiem spotkałem Agnieszkę, jeżeli mam na myśli towarzyskie spotkanie, tak? Jeżeli byłem z nią na kawie gdzieś tam, to w życiu nie powiem, że spotkałem Agnieszkę, tylko spotkałem się z Agnieszką. I to się u nas już sygnalizuje jakieś tam spotkanie na przykład towarzyskie. I Brytyjczyk znowu tak samo. I met her last night. Nie ma żadnego with i nie może być. Natomiast Amerykanin, to co mówiła ta Kanadyjka i tak dalej, dodaje właśnie ten phrasal verb up, czyli I met up with her last night. Brytyjczycy, tutaj z gwiazdeczką, to jest ok. Oni też powoli stosują tę amerykańską formę, niektórzy to używają, niektórzy nie. Starszej daty Brytyjczycy tak nie mówią. Natomiast jakby było spotkanie formalne, biznesowe, ja myślę, żebym nie powiedział, że spotkałem się z szefem, tylko miałem spotkanie z szefem. Także my przejdziemy na taki zwrot. Miałem spotkanie z Agnieszką, tak? Bo znowu jakby było spotkanie towarzyskie, to na pewno bym nie powiedział, że miałem spotkanie z Agnieszką na kawę, tak? Czyli my też mamy jakąś inną wariację. To jest właśnie to formalne, biznesowe. I tu Amerykanin właśnie dodaje with.
I met with her last night, tak? To jest ten obrazek przy stole, co pokazywał Amerykanin. A zobaczcie, co robi Brytyjczyk. Znowu to samo. I met her last night. Innymi słowy, Brytyjczyk wszędzie tak samo i wszędzie bez with. Natomiast Amerykanin ma trzy wersje. Meet od razu kogoś, meet up with kogoś i met, a to czas przeszły, czyli w bezokreśniku, i meet with kogoś. Czyli słuchajcie, Brytyjczycy nie używają meet with someone, nie spotykają się z kimś z przyimkiem with. To jest to, co właśnie ten uczeń napisał w komentarzu, że mi nauczycielka tak powiedziała. Dobrze powiedziała, chyba że bardzo formalnie, ok? Czyli w języku codziennym absolutnie, bardzo formalnie, na przykład the president met with the US ambassador, tak? Czyli spotkanie prezydenta z ambasador. Natomiast Brytyjczycy używają meet with do sytuacji, czyli do rzeczy, a nie do ludzi. Oczywiście Amerykanie też. To jest tak, jak i my używamy w języku polskim. Moja propozycja spotkała się z krytyką. Mamy z, with. My suggestion met with disapproval, tak? Że spotkała się z brakiem aprobaty. Albo na przykład ktoś tam, jakaś nauczycielka napotkała na wielkie trudności w pracy, tak? Czyli spotkała z się z trudnościami, powie Brytyjczyk. She met with great difficulties at work. Dzięki, słuchajcie, tak jak mówię, to nie był żaden hejt na Dave'a, po prostu Dave o pewnych rzeczach nie wie najwidoczniej, a ja chciałem to wszystko po prostu wytłumaczyć i poniekąd stanąć w obronie polskich nauczycieli. Dzięki!